tym odcinku spróbujemy czegoś nowego. Ten pomarańczowy gruchot sprawi nam wiele radości i przysporzy zgryzot. Sam silnik to za mało. Spróbujemy go poskładać do kupy. Niełatwo jednak zamienić marzenia na twardą gotówkę. Poczekaj, stój. Podnieś jeszcze raz. Nazywam się Gus Gregory, a ja Will Trickett. Wspólnie ryzykujemy wszystko, aby spełnić swoje marzenie. Od dawna chciałem się tym zająć. Rzuciliśmy robotę i zainwestowaliśmy ciężko zarobione pieniądze. Próbujemy przetrwać na brutalnym rynku używanych gratów. Zasada jest prosta: tanio kupić, drogo sprzedać. Dlaczego ktoś miałby to kupić? Cel jest jasny. Jeśli wydamy 500, musimy zarobić 1000. Interesuje nas najniższa półka. Kupujemy auta, których nikt nie chce. Czy uda nam się reaktywować gruchoty? Czeka nas mnóstwo pracy. Rok temu rzuciliśmy robotę i wynajęliśmy ten garaż, żeby kupować i sprzedawać używane graty. Udało nam się wyjść na zero. Ludzie marzą o zmianie pracy. My to zrobiliśmy. Jest strasznie. Sięgnęliśmy głębiej do kieszeni. Możemy wydać od 500 do 1000 funtów na samochód. Żeby opłacić czynsz i zarobić na życie, musimy za każdy wydany funt otrzymać 2. Na każdy projekt mamy tylko 5 dni roboczych. Zamieniliśmy stałą pensję na jej potencjalny brak. Jesteśmy gotowi do akcji. Ostatnio mieliśmy mnóstwo problemów. Przyda się mała odmiana. Mam już dość skomplikowanych projektów. Wolę coś prostego. Marzy mi się Robin Reliant. To szalone auto, a z 3 kółkami również mało stabilne. Myślałem o czymś mniej ryzykownym. Zrobili też Foxa. A Kitten? Świetne auto. Poszukajmy go. To genialny wóz. Czy są w ogóle jeszcze jakieś? Jak się pisze Kitten? Chyba sobie poradziłem. Ja się pomyliłem i zobacz, co wyskoczyło. Znalazłem. Choć nie umiemy posługiwać się internetem, udało nam się trafić na odpowiednie auto w Lincolnshire. Kitten ma 4 koła, a my mamy wszelkie powody do zadowolenia. Sama myśl o tym, że pojeździmy Kittenem, wprawia mnie w dobry humor. Ledwo się zmieścimy. Sprzedawcą jest były inżynier, który przerabia auta. Samochód nie jeździ, więc odstrasza potencjalnych nabywców. My lubimy szukać zysku w dziwnych miejscach. Ta gablota może być warta przyzwoite pieniądze. Mam pewne obawy. Facet sporo się narobił i zamontował nowe podwozia. Tak, zrobił też karoserię. Wymienił też silnik na lepszy model. Właściciel wydaje się w porządku. Przerobił już mnóstwo samochodów, a w ten włożył dużo pracy i pieniędzy. Teraz chce się go pozbyć. Z tego, co mówisz, auto było rozłożone na części. Pytanie, czy wszystkie wróciły na swoje miejsca, czy też przepadły bez śladu. Tego musimy się dowiedzieć. Przyjechaliśmy w okolice Woodall Spa. Piękny wóz. Cudo. Ale to nie Kitten. Musi kosztować fortunę. Mick? Tak. A ty jesteś Will? Miło pana poznać. Przyjechaliśmy obejrzeć Kittena. To nie ten. Ale też jest niezły. I ten czeka w garażu. A ten stoi pod gołym niebem. Coś tu nie gra. Już wiem, dlaczego chce się go pan pozbyć.
Gaz. Pomarańczowy wóz. Na zdjęciu nie mogliśmy ustalić, czy jest pomarańczowy, czy czerwony. Domyślam się, że karoseria nie jest przymocowana do podwozia. To prawda. Tylko drążek kierowniczy i kolumna są przymocowane. Nieźle to wygląda. Włożył pan w to mnóstwo pracy. Więcej niż zamierzałem. Chciałem go załatwić w tydzień. A wyszło ile? 8 miesięcy. To jeszcze nie tak źle. Ten wóz ma nowy silnik, ale nie od Kitena. Powinien działać. A biegi i osie? Z tyłu założyłem nowy rozpieracz, z przodu nowe opony. Widzę tu mnóstwo części zapasowych. Dla jednych to złom, a dla mnie skarby. Lubimy części zapasowe. To bezcenne antyki. Wspaniały staruszek. Jest w świetnym stanie. Wygląda jak nowy. Plastik wszystko zniesie. Ktoś się nim opiekował. Możemy go wypchnąć na zewnątrz? Otworzę drzwi. Reliant jest dziś obiektem kpin, ale w latach 70. to był dobry wóz. Wersja luksusowa miała nawet winylowe kieszenie na mapę, radio i tylną półkę. Zostało ich tylko 50 sztuk. Jeżdżące modele kosztują nawet 3000. Zostawię was samych. Znakomite auto. Jest w dobrym stanie. Chciałbym móc go uruchomić. Szkoda, że nie działa. Zobaczmy, co trzeba przy nim zrobić. Dźwięk silnika wiele mówi o kondycji samochodu i naprawach, które trzeba wykonać. Nie ma płynu chłodniczego, ale to nie znaczy, że nie możemy go uruchomić. Podłączmy bak z paliwem. Nie będzie z tym problemu. Najpierw jednak zadbamy o bezpieczeństwo. Klapa mogłaby nas wepchnąć do środka. Bez trudu znajdujemy stary akumulator i montujemy go, modląc się, by był na chodzie. Trzeba podłączyć kable rozruchowe i wlać nieco paliwa. Tyle wystarczy. Wlejemy je wprost do gaźnika. Tryskujemy etyl, żeby ułatwić odpalenie. Chyba pomyliłem ssanie z przepustnicą. Jeśli uda się go uruchomić, Kitten zyska na atrakcyjności. Brzmi nieźle. Wystarczy. Przybij. Misiaczek? Do pracy. Trzeba zejść na ziemię. Tak, sam silnik nie wystarczy. Emocje na bok. Trzeba pomyśleć, czy to się opłaca. Mamy samochód pełen części i dobre chęci, a do tego karoseria nie jest przyczepiona do podwozia. Ile takie auto może być warte? Od 2 do 3, a to ładny okaz. Zaproponujmy 700. Nie zgodzi się. Wóz jest wart 1000. Po tygodniu roboty będziemy mieć samochód na chodzie z patyną na zewnątrz i zachwycającym wnętrzem. Do dzieła. Patrz i ucz się. Z przyjemnością.
Wie pan co? Rezygnujecie? Przeciwnie. Bierzemy go za 900. Wykluczone. Wart jest ponad 1000. Proponuję 1010, czyli nieco ponad 1000. Mowy nie ma. 1020? Nie. 1030? Widzę, że bardzo wam zależy. Bierzcie go. Mick jednak ma poczucie humoru. 1030 to niedużo, choć najchętniej kupujemy auta za 400. Ten wóz to dla nas ogromne ryzyko. Przynajmniej nie jest ciężki. Wracamy do warsztatu, gdzie rozpakujemy to zabawne autko. Tam się okaże, czy nasz entuzjazm zwróci się w gotówce. Sukces. Wszystkim zrzednie mina, jak zarobimy poważne pieniądze. Zrobimy z niego fantastyczne auto. Wydaje się, że nie brakuje części. Mick spisał się na medal. Prawdziwy z niego spec. Jeśli kupujesz rozebrane auto, to od kogoś, kto zna się na rzeczy. Pomalował wszystkie części. Wyglądają wspaniale. Wiedział, co robi. Wszystkie śrubki są naoliwione. Idealnie. W warsztacie trzeba się zmierzyć z rzeczywistością. Czeka nas dużo pracy, a czasu jest niewiele, ale wiemy, co trzeba zrobić. Silnik działa, skrzynia biegów chyba też. Koła są słabo przykręcone. Potrzebna jest też wykładzina. Karoseria nie jest przykręcona, rzeczywiście. Tak samo zresztą jak cała reszta. Pocieszające jest to, że auto ładnie się prezentuje. Wiemy, co robić. Jeśli mamy na nim zarobić, trzeba je dopieścić pod względem mechaniki. Wynajmowanie garażu sporo kosztuje. Natychmiast rozpoczynamy aukcję, żeby jak najszybciej sprzedać auto. W tym celu robię kilka zdjęć. Piszę w ofercie, że samochód jest modyfikowany i w pełni sprawny. Mam nadzieję, że za 5 dni te słowa będą odzwierciedlały rzeczywistość. W internecie wisiało kilka podobnych ofert, ale już ich nie ma. Ciężko więc wycenić nasz samochód. Ustawię cenę początkową na 50 funtów. Jeśli mamy podwoić zysk, cena minimalna musi wynieść jakieś 2400, a kup teraz 2795. To dużo, ale włożyliśmy w to auto ponad 1000 funtów. Może znajdzie się ktoś, kto będzie chciał je kupić. Samochód wjeżdża do garażu. Będziemy mogli wreszcie zajrzeć pod spód. Karoseria nie jest przyczepiona do podwozia. Trzeba więc wziąć się na sposób. Co to było? Profil się odczepił. Jeszcze trochę. Możemy przyjrzeć się podwoziu, które pochodzi od Foxa. Jest nieźle. Wow! Przyjemny widok. To ma tendencję do rdzewienia. Zgadza się. Pomalował dyferencjał i zamontował nowe amortyzatory. Przewody hamulcowe bez zarzutu. Tak samo złącza elastyczne. Wał napędowy też jest porządnie umocowany. Mick spisał się na medal. Tak, silnik działa, skrzynia biegów chyba też. Mocno trzymaj kciuki. Wszystkie biegi wchodzą. Przednie zawieszenie wygląda w porządku. Tak samo drążek kierowniczy. Przewody hamulcowe jeszcze pachną nowością. W tej beczce miodu musi być łyżka dziegciu. Przegub kulowy jest do wymiany. Ten też. Na szczęście mamy całą skrzynię zapasowych części. Czy znajdziemy w niej przeguby? Części do rzadkich aut ciężko znaleźć. Jeśli ich tu nie ma, to przynajmniej zrozumiemy, dlaczego Mick sprzedał Kitena.
Mick wsadził tu wszystko to, co wyjął z samochodu. Podoba mi się ten kolor. To stare resory. Mick zamontował nowe, bardziej giętkie. Tych nie będziemy więc używać. Stare zawieszenie też się nie przyda. Tu mamy stabilizator poprzeczny. Tuleja jest pęknięta, przyda się nowa. Proszę bardzo. Tuleja i klamra. Idealnie. Nie musimy ich kupować. Niestety nie ma przegubów kulowych. Ten jest zepsuty. Mick ich nie wymienił, bo ciężko je dostać. Nie będzie łatwo, ale ktoś musi się tym zająć. Will odkrył kolejną usterkę. Wszystko jest na miejscu, za wyjątkiem rury wydechowej, która powinna być w tym miejscu. Trzeba to wpisać na listę części, które musimy znaleźć. And it's another thing we've got to try and find. Will szuka brakujących rzeczy. Ja tymczasem wykorzystam te ze skrzyni. Na pierwszy ogień idzie stabilizator, który zapobiega przechyłom na ostrych zakrętach. Oto tuleje stabilizatora. Zazwyczaj są rozcięte, dlatego zakłada się na nie zacisk. Te są w jednym kawałku. Spróbuję je założyć. Żeby ułatwić sobie robotę, wrzucę je do herbaty Willa i poczekam, aż staną się bardziej elastyczne. Może uda się je wcisnąć. Proszę bardzo. Idealnie, w jednym kawałku. Praca przy małych, starych samochodach daje dużo przyjemności. Miło jest wygrywać. Czas zamontować stabilizator, najważniejszą część luksusowego modelu. Zakładam go pod ramionami zawieszenia. Jesteśmy o jeden krok bliżej do zawieszenia z podwójnymi wahaczami. Do pełni szczęścia brakuje nam przegubów kulowych, a te ciężko znaleźć. Zajmiemy się tym jutro. Drugi dzień pracy nad naszym kitenem. Zobaczymy, czy ekscentryczność przekłada się na zysk. Zapłaciliśmy już 1000 funtów. Will wyruszył na poszukiwania przegubów. Przy takich klasycznych autach najlepiej jest znaleźć kogoś, kto oprócz części ma też potrzebną wiedzę. Znalazłem taką osobę. Przyjechałem do Birmingham, gdzie Simon sprzedaje części do samochodów. Mówią, że jeśli nawet czegoś nie ma, to wie, gdzie to znaleźć. Mam nadzieję, że to prawda, bo przejechałem kawał drogi. Reliant Rebel, rzadkie auto. A tu mały Kitty. Założę się, że działa. Will? Tak. Zaraz będę na dole. Świetnie. Miło pana poznać. Dzień dobry. Simon prowadzi mnie do swojego kompleksu przemysłowego. Jaskinia Aladyna. Nie da się ukryć. Czy masz może tłumik? Myślałem, że szukasz czegoś, czego nie mam. Za tobą. Tłumik od Robina. Nie musi być od Kitena? Będzie pasować.
Nie wygląda, jakby tłumił cokolwiek. Da sobie radę. Masz tu mnóstwo części od Reliantów. Zachowałem, co mogłem. Ludzie wszystko wyrzucają albo wystawiają na sprzedaż. Staram się zdobyć, co się da, kiedy się da. Tych części już się nie produkuje. To bardziej pasja niż interes. Zdecydowanie tak. Muszę jakoś trzymać auta na chodzie. Sam ich wszystkich nie wykorzystasz. Nawet za milion lat. 10 bębnów hamulcowych to aż nadto. Masz może przeguby kulowe wahacza? Górne? Tak. Daj mi pomyśleć. Powinny być tu. O to chodzi? Dokładnie. To wchodzi do środka, a na to nasadka. Masz dwie sztuki? Tak. Niestety pudełko jest zepsute. Spuszczę nieco sceny. Cudownie. To wszystko? Mamy przeguby i rurę wydechową. Pytanie tylko, za ile jest sprzedaż? 60 za przeguby, a za tłumik dycha. W sumie 70. Umowa? Sprawdźmy. Mam tylko 6 dych. Niech będzie. Jesteś wielki. Cieszę się, że na ulicę wróci nowy kitten. Nie mogę się doczekać. Dzięki. Wiecie, gdzie mnie szukać. Zadzwonię. Jesteśmy uratowani. Gaz znalazł w pudle pozostałe części zawieszenia, które trzeba zamontować. Oto drążki do kitena. Służą przede wszystkim do podczepienia dolnego wahacza do podwozia. Uniemożliwiamy w ten sposób ten ruch. To drążek do kitena, a podwozie mamy od Foxa. Jeśli włożymy to tutaj i zaśrubujemy, to widzimy, że kąt jest odpowiedni. Widzę, ile muszę obciąć. Zaznaczę od razu. Tego typu mało wyrafinowane modyfikacje to jeden z powodów, dla którego panowie w pewnym wieku przesiadują w garażach. Problem ze skróconym drążkiem jest taki, że nie da się go normalnie przyśrubować. Ścinam więc łebek dużej śruby, a następnie wytnę odpowiedni rowek. Obciąłem łebek śruby oraz górę od drążka skrętnego. Skonsultowałem to z Willem. Kazał mi wyciąć rowek, żeby to wsunąć. Dwa spawy na górze, dwa na dole. Powinno trzymać. Muszę zachować średnicę, żeby jak najlepiej dopasować części. To już nie jest prowizorka. Jeśli nie umiecie spawać, poszukajcie warsztatu samochodowego. Znajdziecie tam zaprawionych spawaczy, którzy chętnie wam pomogą. Nie jest może zbyt piękne, ale działa. Poczekam do jutra, aż wystygnie. Na dzisiaj wystarczy. Koniec drugiego dnia pracy. Kitten, który kosztował nas jakieś 1100 funtów, wciąż stanowi miłą odmianę od tych potworów, którymi zazwyczaj handlujemy. Trzeci dzień pracy nad naszym kittenem. Wydaliśmy już ponad 1000 funtów. To dużo jak na nas. Na części poszło tylko 6 dych. I niech tak zostanie. To jednak nie koniec. Musimy jeszcze przymocować karoserię do podwozia. Zdobyłeś przeguby i tłumik? Tak. Brakuje tylko herbaty. Teraz mogę przymocować mój zmodyfikowany drążek. Pasuje jak ulał. Dzięki temu łatwiej będzie kierować naszym kittenem. Nawet niezbyt doświadczony kierowca nie będzie miał z nim problemów.
Ten zabawny, pomarańczowy samochodzik kryje w sobie wiele niespodzianek. Drążki zamontowane, stabilizator również. Podwozie prawie gotowe. Poprzedni właściciel wykonał solidną robotę, ale skończyła mu się cierpliwość. Zapewne przez zawieszenie, które musimy doprowadzić do ładu. Zdjąłem koło, dzięki czemu uzyskałem dostęp do przegubu, który stanowi część zawieszenia oraz sterowania. Kiedy skręcasz kierownicą, koła ruszają się na boki, a zawieszenie w górę i w dół. Osłonka prawie przestała istnieć. Bez niej do środka może się dostać woda i piach. Ta pierwsza spowoduje korozję, to drugie niszczy sprzęt, co źle wpływa na bezpieczeństwo jazdy. Dzięki zdjęciu karoserii mam pełen dostęp do przegubów, ale nie tylko to się liczy. Tak jak przy wymianie stawu biodrowego, trzeba użyć siły. Muszę wyjąć zniszczony przegub. Zrobię to za pomocą młotka. Na ułamek sekundy kula zmieni się w jajo i wtedy będę mógł ją wyjąć. Z jednej strony przyłożę młotek oporowy, a z drugiej uderzę tym. O tak. Udało się za pierwszym razem. Teraz wystarczy odkręcić śrubę i zrobione. Zdjąłem stare wahacze, ale nowe jeszcze nie są gotowe. Te przeguby są zaciśnięte pierścieniem, a ten ma już swoje lata i pokrywa go rdza i farba. Szypce nie dadzą sobie rady. Oto mój sposób. Na obrzeżach wystarczy przyłożyć punktak i postukać młotkiem, aby poluzować pierścień. Pierścień to ostatnia rzecz, która trzyma przegub. Wreszcie mogę zająć się tym, co robię najlepiej. Teraz zrobię wszystko w odwrotnej kolejności. Pierścień założę z powrotem, jak tylko wsadzę do wahacza przegub kulowy. Najpierw jednak użyję smaru miedzianego, żeby zapobiec rdzy. Przy demontażu skorzystałem z młotka, ale teraz to nie zadziała, chyba że chcę zniszczyć przegub. Trzeba go wepchnąć. Przejdę więc do tego imadła. Przyłożę to gniazdo do wahacza, a to do kuli. Ostrożnie wsunę je do imadła. Upewnię się, że wszystko pasuje, a następnie przekręcę rączkę i wepchnę jedno w drugie. Sprawdźmy. Przegub kulowy jest na miejscu. Teraz wystarczy założyć pierścień, osłonkę, jeszcze jeden pierścień i gotowe. Przeguby wymienione. Zamontowaliśmy też stabilizator i drążki. Póki co nic więcej nie możemy zrobić, żeby usprawnić zawieszenie. Nie, nie psuję podwozia. Przygotowuję je na wiekopomną chwilę. Wystające kawałki trzeba obciąć, żeby założyć obudowę. Gaz męczy się z podwoziem, a ja muszę załatwić coś jeszcze, zanim pójdziemy do domu. Trzeba wygłuszyć wnętrze i załatwić wykładzinę. Szukam więc odpowiednich dywaników. Znam pewnego dostawcę, który cieszy się estymą wśród miłośników klasycznych aut. Dzień dobry, jestem Will, a ja Louis.
Nasz Reliant Kitten potrzebuje kilku rzeczy. Mamy problemy z wibracjami. Przyda się też wykładzina. Wybór jest tak szeroki, że muszę samemu rozejrzeć się po zapleczu. Pierwszy przystanek – panele akustyczne. Mamy duże, płaskie podłogi z włókna szklanego. Trzeba je trochę wytłumić. Mamy coś odpowiedniego. To warstwa wygłuszająca dudnienie i tłumiąca wibracje. Niezłe wykończenie. Łatwo ją przykleić. Mogę ją położyć na podłodze, na wewnętrznej stronie drzwi i w innych miejscach, w których są problemy z dudnieniem. Przyda się też wykładzina. Szukam czegoś z lat 70. Sporo tu tego. Większość odpada w przedbiegach z powodu koloru. Szukam czegoś w kolorze czarnym. Ten jest niezły. Ładny. Wspaniały. Jest wykonany z wełny. Ale cena jest wysoka, 55 funtów za metr. Lepiej obniżę swoje oczekiwania. Gaz nie zgodzi się na taki wydatek. Ten jest zrobiony z polipropylenu. Nie jest zły. Ciężko się go przeszywa? Nie. Mamy też w sprzedaży lamówki do obszywania. Doskonale. Na pewno się przydadzą. Tego właśnie szukałem. Mogę dostać kilka metrów? Oczywiście. W sumie kosztuje mnie to 180 funtów. Nie jest źle. Czwarty dzień wskrzeszania Kittena. Zostały tylko dwa. Zdołamy go dziś uruchomić? Musielibyśmy wyszorować nasze klucze francuskie. Miło by było go dziś uruchomić, ale pomyślmy przez chwilę. To jest 850, a nie 750 jak w Kittenie. Silnik jest z innego pojazdu. Mamy podwozie Foxa i karoserię Kittena. Pochodzenie tylnej osi jest nieznane. To połączenie trzech różnych samochodów. Nie wiemy, czy to zadziała. Zakładamy tylko, że tak. Musimy użyć głowy i iść krok za krokiem. Zanim włączymy silnik, musimy dopasować karoserię od innego samochodu do podwozia. Obudowa jest w dobrym stanie i odporna na rdze, ale nie posiada fabrycznych punktów mocowania. Najpierw jednak trzeba się upewnić, że wszystko działa jak należy. A to oznacza czyszczenie bębnów hamulcowych, podłączenie układu chłodniczego, sprawdzenie naprężenia pasków oraz poprawienie wszystkich luzów. Na koniec trzeba jeszcze założyć tłumik. Wiem, że rura nie będzie pasować idealnie. Trzeba nieco poprawić mocowanie. Takich części nigdzie nie dostaniemy. Ale od czego jest Will? Myślał, że młotek już mu się nie przyda. Na szczęście nie schował go zbyt głęboko. Do roboty, Will. Na koniec pozostaje jeszcze zespawać to, co trzeba i gotowe. Następnie wymieniamy uszczelki. Jeśli ich brakuje, staramy się improwizować. Trzeba to zrobić w aucie, które nie jeździło przez tak długi czas. Nie mamy zamiaru szukać zapasowej uszczelki dla tej niestandardowej rury, skoro ta w płynie spisze się równie dobrze. Możemy już opuszczać karoserię. Gotowy? Zaczynamy. Tak, skończyły mi się śruby do przykręcania. Reszta jest w karoserii. Pamiętasz ten moment, kiedy listwa obudowy odczepiła się od podwozia Foxa? Jego zaletą jest to, że jest szersze od karoserii. Trzeba się będzie trochę namęczyć, byle ostrożnie. Do tego mamy sprzęgło, przewód hamulcowy i kolumnę sterowania niebezpiecznie blisko starego wentylatora. Trzeba to zrobić powoli. Będę obserwował. Gotowy?
Zaczynamy. Oto chwila prawdy. Jeśli nie uda się zamontować karoserii, nasze nadzieje na zarobek prysną jak mydlana bańka. Nie mamy tu żadnego laserowego systemu do pomocy. Opuszczamy na oko, a jeśli coś zacznie pękać, trzeba będzie się zatrzymać. Mikowi nie udało się zamontować karoserii. Czyżby poddał się za szybko? My nie możemy sobie na to pozwolić. O co się zahaczyłem? Siedzi na ramię z tyłu. Trzeba będzie przesunąć podwozie odrobinę, inaczej zaczepimy o bak. Opuścisz? Ja przytrzymam listwę, żeby wsunęła się pod bak z paliwem. Gotowy? Pokpiliśmy sprawę. Wygląda na to, że gaz zniszczył karoserię. Teraz zahacza o coś innego. Nic ci nie jest? Trochę popękało. Musimy podnieść karoserię. Jeśli ją opuścimy, to pęknie. Ile podnieść? Tylko odrobinę, żebym mógł popchnąć podwozie. Krzycz, to zatrzymam. Stój! Musisz ją podnieść jeszcze raz. W porządku. Dobra. Teraz na dół. Chyba weszła. Jest. Udało się. Opuściliśmy obudowę. Pytanie tylko, czy na właściwe miejsce. Musimy ją idealnie dopasować, albo nasza praca pójdzie na marne. Nie jest źle. Obyło się bez urazów. Jak na razie. Chłodnica jest trochę za daleko. Jeśli wsadzimy to, trzeba będzie przesunąć podwozie. O 2 centymetry. Do dzieła. Myślisz, że wysiądą nam plecy? Możliwe. Stój. Poczekaj, wsadzę śrubokręty w otwory. Złamawszy wszystkie przepisy BHP, możemy nareszcie przykręcać karoserię. Miejmy to za sobą. Pierwsza śruba. Teraz trzeba wszystko połączyć. Uzupełnić płyn. Możemy włożyć akumulator. Popraw i dolać paliwo. Już za chwilę kitten powinien wrócić do życia. Chwila prawdy. Odpalamy? Zajmę się gaźnikiem. Gotowy? Trzymaj kciuki. Trzeba poczekać, aż pompa zassie paliwo. Spróbuj jeszcze raz. Doskonale. Nasz kotek zaczął mruczeć. To był bardzo udany dzień. Najlepszy jak dotąd. Czasem trzeba uczcić swoje osiągnięcia. Idziemy do pubu. Prowadzimy biznes, który napawa innych lękiem. Ten Reliant ma swoje zalety, ale niesie też ryzyko. Minimalnym kosztem udało się nam go uruchomić. Został nam tylko jeden dzień, żeby zaczął lśnić. Wpierw trzeba go wyszorować. Will chwyta za odkurzacz, żeby pozbyć się śmieci z bagażnika. A jest co zbierać. Ja usunę odciski palców, a potem zajmę się lakierem. Farba nieco wyblakła.
Chcę przywrócić ją do życia za pomocą pasty. Nie zamierzam niczego ukrywać. Zostawię te zadrapania. Nie będą zbytnio razić po oczach, jeśli wyczyścimy auto. Grill jednak warto odświeżyć. Will w tym czasie zajmie się wnętrzem. Oto nasza wykładzina. Trzeba ją tylko przyciąć. W tym celu zrobię wzornik. Za pomocą nożyczek i brązowego papieru zrobię wzór panelu po stronie kierowcy, a potem odwrócę go, żeby zrobić drugi dla pasażera. Zeszlifowałem większość zadrapań. Kładę nieco szpachli, żeby uzyskać jednolitą powierzchnię. Po zaschnięciu ścieram ją na gładko. Will tnie wykładzinę zgodnie ze wzornikiem. Poprawia krawędzie, wkłada okularki i przyszywa lamówkę. Maluje panel na czarno i przymocowuje do auta. Zanim włożymy wykładzinę, trzeba zrobić coś jeszcze. Oto mata akustyczna, którą kupił Will. Nauka, która za nią stoi, jest niezwykle skomplikowana. Fotel jest przymocowany śrubami do karoserii. Tu są cztery otwory. Podłoga działa jak głośnik. Wpada w wibracje pod wpływem dźwięku silnika i wypełnia nim całą kabinę. Mata osłabia częstotliwości. Wykładzina gotowa. Mata jest na miejscu. Sprawdźmy, czy pasuje. Pasuje idealnie. Will wykonał kawał dobrej roboty. Wygląda wspaniale. Jestem zadowolony z wykładziny i wygłuszenia. Gus szlifował auto cały dzień. Sporo udało się zrobić. Pozostaje tylko przykręcić fotele, położyć dwa pozostałe dywaniki i gotowe. Kupiliśmy to pomarańczowe cacko za 1030 funtów. Zbudowaliśmy zawieszenie, poprawiliśmy mechanikę, znaleźliśmy trudno dostępne części. Przykręciliśmy karoserię, położyliśmy wykładzinę i uruchomiliśmy silnik za jedyne 1300 funtów. Udało nam się jakimś cudem przepchnąć ten projekt do końca. To było prawdziwe wyzwanie, ale satysfakcja też jest ogromna. Nie chcieliśmy zrobić z tego auta modelu wystawowego, a jedynie nieco je podreperować. Kupiliśmy tak naprawdę kupę złomu. Teraz ten samochód zyskał w moich oczach. Przejedźmy się, zanim się z nim pożegnamy. Tym razem ja prowadzę. Co za jazda. Powiem ci, co mnie najbardziej zdumiewa. Jeździ jak nowy. Nic nie stuka. To dzięki macie wygłuszającej i błyszczącej wykładzinie. Działa jak trzeba. To porządny samochód. Raczej nie jeździłbym nim codziennie do pracy, ale to Reliant Kitten. Na pewno znajdzie nabywcę. Sprawdźmy teraz, jakie dostaliśmy oferty. Przeglądam właśnie aukcję. 12 osób licytuje. Cena podskoczyła do 1605 funtów. Daleko od ceny minimalnej, która wynosi 2400. Najważniejsze jednak, że są ludzie, którzy walczą o nasze auto. Aukcja skończyła się, osiągając cenę minimalną. 2400. Zwycięzcą został Phil. Teraz musi zdecydować, czy opis zgadza się z rzeczywistością. Gratulacje. Oto kluczyki do twojego kitena. Dziękuję. I jak ci się podoba?
Czegoś takiego szukałem. Jest kilka rzeczy do poprawki, ale ogólnie jest nieźle. Zamierzasz nim wrócić do Coventry? Taki jest plan. Powodzenia. Trzymaj się głównych dróg. Zarobiliśmy 2400, to prawie podwójny zysk. Nie będziemy liczyć dokładnie. Najważniejsze, że się udało. Kolejny gruchot został zreaktywowany. Wersja polska SDI Media Polska. Tekst Piotr Klinger. Czytał Piotr Balasz.